katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania cyklu opowiadań i rozważań biblijnych opracowanych dla najmłodszych. Pod tytułem Ziemia Obiecana. Stworzenie świata, część pierwsza. Stary Testament rozpoczyna się od słów: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jedno zdanie mówi nam bardzo wiele. Pomyślmy o każdym słowie. Na początku. Czyli było to pierwsze, co zrobił Bóg. A to oznacza, że wcześniej nie było nic, nic poza Bogiem, który stworzył wszystko. Stworzył, czyli zrobił coś z niczego. Człowiek konstruuje różne rzeczy, ale używa do tego istniejących już przedmiotów. Istniejących, bo ktoś dał im początek i wciąż daje im to istnienie. Dał? Bo kiedyś musiało pojawić się pierwsze drzewo czy ptak. Daje, bo ciągle pojawiają się nowe, młode drzewka czy pisklęta, które żyją, bo Bóg tak chce. Niebo. Czyli wszystko to, co dla nas nieosiągalne, wysoko nad naszą głową. Nie tylko gwiazdy, słońce czy chmury, ale zwłaszcza to, co niewidoczne dla naszych oczu, jak na przykład powietrze, którym oddychamy, ale również anioły i ziemię, czyli miejsce, gdzie miał zamieszkać człowiek. Już wtedy Bóg myślał o ludziach, już wtedy Bóg myślał o tobie. Wszystko, co nas otacza, ziemię, oceany, owoce, warzywa, wszystkie rośliny, pokarm, zwierzęta, ptaki. Wszystko stworzone zostało przez Boga, dla Boga, ale i dla człowieka. Bóg przygotował dla ciebie piękny dom. Rozważania. Wiesz już, że wszystko, co Bóg stworzył, przeznaczył dla człowieka. Jak myślisz? Co Bóg stworzył specjalnie dla samego siebie? Dla samego siebie Bóg stworzył człowieka. Chciał, aby człowiek go kochał, czcił i służył mu przez całe życie. A dzięki temu był zawsze szczęśliwy. Bóg chciał podzielić się z tobą swoją miłością i swoim szczęściem. Czy to oznacza, że wszystkie te rzeczy, które Bóg dał człowiekowi, mają go uczynić szczęśliwym? Nie. Tylko Bóg sam w sobie może uczynić cię naprawdę szczęśliwym. Wszystko, co od Boga otrzymałeś, ma ci tylko pomóc lepiej Boga poznać, bardziej Go ukochać i wierniej Mu służyć. Jeśli będziesz dobrze używać prezentów od Pana Boga, zbliżysz się do Niego, poznasz Go lepiej, a On nauczy cię kochać Boga, co uczyni cię naprawdę szczęśliwym. Podsumowania. Znajdę dziś jedną rzecz, którą otrzymałem od Pana Boga i użyję jej, by pokazać Mu, że Go kocham. Dla przykładu, zrobię mały bukiet z kwiatów rosnących blisko domu i postawię go przy figurze lub obrazie Pana Jezusa lub Matki Bożej. A jaki jest Twój pomysł?